Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA. Jesteśmy po całym dniu łowienia. Wszystkie ryby i to, jak łowiliśmy i na co łowiliśmy, możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Link do niego macie w opisie, także zapraszam serdecznie. Teraz jest późny wieczór, jesteśmy już dosyć mocno zmęczeni, ale jeszcze czeka nas rzecz, którą wielu wędkarzy uważa za równie ekscytującą, co samo łowienie, czyli szykowanie się na kolejną wyprawę. Robert pokaże dwie bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, jak robi własne obrotówki i dlaczego one wyglądają w ten sposób, a także bardzo fajny węzeł do przyponów, do fluorokarbonu. Ponieważ dzisiaj mówiliśmy cały dzień na obrotówki, stwierdziłem, że temat jest na tyle ciekawy dla Was, że podzielę się z Wami, jak ja to robię. Przygotuję obrotówkę, którą jutro będziemy również na tą okoliczność specjalnie testowali. Robienie błystek obrotowych to jest moja pasja od kilkudziesięciu lat. Doświadczenie, które zebrałem dla siebie zupełnie prywatnie, ponieważ robię to dla siebie i dla przyjaciół, owocuje tym, że zrobienie takich błysków dla mnie jest to czysta przyjemność. Robię to nieraz wieczorami, nieraz robię sobie 2-3 błyski, 4 i tym sposobem przez jakiś tam okres czasu moje pudełka są zawsze pełne tych dobrych przynęt. To jest potrzebne, oczywiście skrzydełko. Tu mam skrzydełko akurat od Regi. Musi być drut kwasoodporny i wszystkie elementy, które są potrzebne do tego montażu. Czyli odcinam sobie taką długość, jaką będę potrzebował do błystki. No mniej więcej mam do tego specjalne szczypczyki. Po odcięciu formułuję tak zwaną część dolną przynęty. Czyli wkładam w taki przyrząd, doginam w ten sposób. Tak, jak już mam takie oczko, przewracam na drugą stronę. Kładę znowu na ten wzornik. Przytrzymuję i odginam w drugą stronę. Jak już w ten sposób uformuję, palcami staram się zrobić, żeby ten drut był prosty i zaginam w ten sposób przygotowany półprodukt. Następną rzeczą, która jest mi potrzebny korpus. Korpusy generalnie są różne w zależności od wielkości skrzydełka, a tutaj postaram się zastosować korpus średniej wielkości. Cała błyska będzie ważyła w granicach 6 gram, 6,5 grama. Dlatego mam też kotwiczkę. Używam od dłuższego czasu kotwicy tylko VMC, ponieważ są bardzo dobre jakościowo. Lubię zakładać czerwone akcenty na kotwiczkę, dlatego że uważam, że ten kolor, szczególnie na wodach głębokości typu metr, 2 do 3, jest bardzo dobrze widoczny i to dla ryby jest to dodatkowe miejsce, w którym ona celuje, goniąc przynętę. I teraz, żeby ten element zamknąć w korpusie, zgięcie polega na ugięciu w ten sposób. Po odgięciu mam taką specjalną rurkę i tutaj staram się zrobić w ten sposób, żeby rurka jest bardzo ciasna do tego drutu, bo drut jest z długości 0,7, ja rurka ma 0,9. Doginam sobie taki kształt. Następnie przyginam to tak, żeby weszło mi do korpusu i odcinam taki odcinek, który jest mi potrzebny, czyli zostaje po zagięciu jakieś 2 do 3 mm. Mam jest tak przygotowany element, tak to wygląda. Zakładam kotwiczkę, korpus. To jest korpus odlany z cyny i z lekką domieszką ołowiu, żeby był twardy. Jest to tyle wygodne i ekologiczne, że w momencie, kiedy zostanie w wodzie, nie daj Boże, urwane, to nie szkodzi środowisku. Następnie tutaj wkładam w ten sposób, tak to wygląda. Biorę szczypczyki o tak zwanym samym zacisku, czyli jeżeli ja zamknę, to one trzymają. Chwytam w ten sposób przynętę i wkręcam, jakby, ponieważ jest to cyna z odgiętym zadziorem. Ona pięknie wchodzi, a w drugą stronę już nie ma możliwości, żeby wyskoczyła. Tutaj dzięki temu mam pewną centryczność, czyli nie wystaje mi żaden drut, wychodzi dokładnie oś błystki centrycznie z korpusu. No i teraz trzeba przygotować elementy. Ja osobiście daję, co nie jest konieczne, ale ja, ponieważ mam to, daję tak zwane ślizgi. One są bardzo maleńkie. Też mój znajomy to robi, to jest strasznie drobne, po to, żeby na tym się obracały elementy pracujące. To jest jeden element. Następnie biorę
koralik. Te wszystkie rzeczy możecie sobie kupić bez problemu w internecie, na Allegro, czy też w stronach, które się specjalizują tym. Z tym nie ma żadnego problemu. Ważne jest, żeby one nie miały zbyt dużych otworów, żeby się te elementy suwliwie układały na osi drutu, żeby nie było za dużego luzu. Jak już założę, sprawdzam, czy nie ma jakichś ewentualnie zadziorów, czy to chodzi swobodnie i luźno. Wszystko pasuje. Wybieram sobie strzemiączko. Też kupowane na Allegro. Polecam, bo to są rzeczy, które poprawiają pracę błyski. Następnie strzemiączko w ten sposób. Przekładam przez te elementy i zanim zrobię oczko, puszczam w ruch i patrzę, czy ono chodzi naturalnie. Jak widać, nie ma żadnych oporów, kręci się pięknie i naturalnie gaśnie, co jest bardzo, bardzo istotne. I teraz, żeby to zakończyć, mam zwykły taki prosty przyrząd, robię to rękami. Zawijam w ten sposób, żeby dobrze zawinąć, tym palcem robię blokadę, a tymi palcami naciągam, żeby to było sztywne, a tym po prostu formuję zakres. To w ten sposób wychodzi. Następnie, mając to, kształtuję tak, żeby oczko było mniej więcej prosto w stosunku do osi i robię 2 lub 3 okręcenia. Jak już tak mam, oczywiście znowu szczypczykami ucinam bardzo blisko. W wielu błyskach zostaje tak zwany zadzior, tu go widać. On jest o tyle niebezpieczny, że w momencie, kiedy mamy rybę, ona wykonuje różnego rodzaju ewolucje w czasie holu. Może wejść tutaj żyłka, plecionka, może być to przecięty. W związku z tym biorę szczypce, też samozaciskowe i ten wystający drobny element jakby doduszam. Tu trzeba zrobić dosyć precyzyjnie, bo to lubi się ustawić. O, w tej chwili już jest generalnie gładki. I tym sposobem mam przygotowaną błysteczkę, którą jutro na filmie będę używał. Prosto, łatwo i skutecznie. Dlaczego to pokazuję? Ponieważ nieraz można kupić błyski, które mają fajne skrzydełko, mają fajne te elementy, natomiast są niechlujnie zmontowane. I wtedy, mając taką wiedzę, mając trochę tych elementów, możecie sobie taką błyskę rozebrać na czynniki pierwsze i mając fajne elementy, można z powrotem złożyć i na pewno to poprawia jej pracę. Jest to fajna zabawa, szczególnie na długie zimowe wieczory. Także jak się wróci z wędkowania i trzeba sobie przygotować na daną wodę konkretną błyskę. Mam tutaj korpusy, które mają różne ciężary, od mniej więcej 2 gram, 4 gram, 6 gram. I w zależności od tego, w jakim miejscu chcę łowić, taką stosuję konstrukcję i dzięki temu zawsze jestem przygotowany na różne sytuacje nad wodą. Ciągnijcie się do tego. Na celu. Dobra. Trzeba. Proszę cię bardzo. No to nie moje. Ja chciałem sobie spokojnie nasmarować po ulotek, a ten mi gdzieś się nie śmieje. Dobrze. No. O, drugi rzut. Trzeci. Pięknie. Jeszcze koty za płoty. Tak jest. O. Nie chcę go uszkodzić. O. No i super.
Cześć. Też ładnie uderzył. Ładne branie. Jaki chudziutki. Wyścigówka. Tak. O, super, dziękuję. Bardzo proszę. O. O, ale był szczupak, jest, siedzi, dalej. Odbierasz? No myślę, że jest lepsza ryba. Myślę, że jest lepsza, natomiast to jest okoniówka, także jak duży on jest, to nie wiem. Ale nie sądzę, żeby to był potwór jakiś. No nie wiem, no nie pokazuje się w ogóle. Co to jest? Szczupaczek. Nie. Taki, po prostu silny. Nie, nie, normalny. Nie, sobie podbiera głębiej. Oszukał mnie. Wodorowski. Zastanawiałem się, czy ten, czy nie okoń, ale nie, szupaczek. To nie wodorost? Stawia się. Nie, niestety, niestety. Niestety, niestety nie. Na zaganiacza pierwsza ryba. Opa. Spróbujemy jakąś małą blaszkę. Mors jedynka. Będą takie brania teraz. Mocno. O. Ogonek. O, ładny. Na morsa. Ładny, ładny. Nie, spokojnie. To jest też podbieraka? Nie, nie. Okej. Okay. Koniweczkę to jest zabawa. No, i zupełnie w pauzie, czyli z opadu uderzył. O, taki już. W opadzie uderzył. W ogóle nie tego, nie pracowała obrotówka. W pierwszym opadzie. Jest okrzyki? Ja nie wiem, jak on to zrobił, tak. Po prostu trafiło mu, zaziewało i mu wpadło. Tak, dosłownie. W pierwszym opadzie na obrotówkę, no proszę. Ale wiesz, czasami skrzydełko błyśnie, nie? Tak, tak. Instynkt poszedł i uderzył. O,
Tak, to ja mogę wypuszczać. A tego wtedy największego tam pod drugim brzegiem, to też na tego woblera. Cieć. Siedzi? Tak. Okoń? Szczupak. No. 50. Chudego wirka. Można, może kotwicę tutaj. No to Marcin, kotwica. To? O! Nie ma przynęty. Nie ma. Nie ma mirka. O, proszę bardzo. Nie było go widać, a wypiął się momentalnie. Dobra, to ja rzucę tą kotwicę. Teraz zbliża się dobra godzina, aby spróbować połapać okonie na głębokości 6-7 metrów. Na główkę typu 12 gram. Tego typu gumka zielona. To jest polspingowska akurat guma. Łowimy opukując grzbiet, który kończy się roślinnością. I na granicy tej czystej wody i roślinności często trafiają się bardzo fajne, dużo konie. Zobaczymy, czy tym razem będą chętne do brania. No powiedz, bo zazwyczaj gdzieś tam jak czytam poradniki jakieś, czy rozmawiam z wędkarzami, to ludzie ustawiają się na wodzie głębokiej i rzucają na płytką. A tutaj będziemy stawać odwrotnie zupełnie, nie? Jest taka specyfika, że staje się na głębokości 2,5-3 metry i rzuca się na głębszą wodę i okonie przeważnie zlokalizowane są w momencie, kiedy jest granica zielska i czystej wody. Czyli ta guma musi wchodzić na to zielsko jakby. Tak jest. Jest to tyle utrudnione, że często kończy się to zatrzypami o zielsko, a jak się uda i się mniej więcej wie, w którym momencie należy podbić tą gumę, to wtedy jest szansa na ładną rybę. Super, dzięki. No to lecimy. Okej. Czekam na jakiś błysk, na coś takiego. Nic niestety nie widzę. Ja też. Wyszedł? Okoń, no rzeczywiście. Wiesz, bo ja nie sięgnę. Jest! Pięknie! Ale kolorki. Ale że on się nie wypiął w tych kapelunach? Dzisiaj podobnie jak wczoraj. Praktycznie bardzo mało wiatru, dużo słońca. Próbujemy na obrotówki łowić. Jak widać, złoty kolor Regiter. Bardzo ładny okoń. Piękne, no kolory ma niesamowite trochę. Bajka. Padła jedna kamera, to trzeba drugą się ratować szybko. Na wczorajszą obrotówkę, piękny garbusek. Dobrze zapięty. Znowu, o, i drugi raz. Okonek, no. O, skuwany. Albo takie w końcu uderzył. W końcu uderzył. Czwarty raz, o, to szczupak. A to głupek. Kurde, cztery razy. Okoń jednak, okoń, okoń. Nie jest to potwór, ale ładny. O, dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Po kanapce od razu. Natychmiast branie, ale skubany cztery razy. Cztery razy. Króciutki. 36.
konie z głębszej wody niestety nie dopisały zupełnie. Udało nam się na szczęście trafić po blatach, po łąkach pojedyncze bardzo fajne okonie. Właśnie je wypuściliśmy, te większe szczupaczki również. I teraz pod wieczór, tą ostatnią godzinę spróbujemy jeszcze wykorzystać, żeby coś dopaść. Ciekawie, dlatego że Robert mówi, że zazwyczaj te grube okonie tutaj na blacie, na tym głębszym spadku były pewne. Dzisiaj nie mieliśmy tam ani brania, ale takie jest wędkarstwo. Trzeba się dopasować, zacisnąć zęby i próbować dalej. No, w podwieczór nas na środku były te brania. Się żegnaliśmy, to Marcin chyba jest... Ale widziałem branie. Powstrzy się? Prawie, a jak? To będzie chyba mały. Mały wariat. Okoń 50. Nie wyszło mu za pierwszym razem, za drugim poprawił. No, jak poprawił, to nie widać przynęty. Właśnie o tym mówię. Okej. Tak mi się wydaje. Chociaż teraz... No, nie wiem, czy nie okoń ładny. Mi się też coś wydaje, że to okoń. Tak, ładny. Ale nie, nie potwornie wielki. Nie, ale ładny. Ale ładny, 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 ładny. O, wszystko sfilmowane. O. Bajka. I na przynętę. Brawo. Dziękuję, dziękuję. Wiadomo, że przy wędkowaniu ryb drapieżnych bardzo często używamy wszelkiego rodzaju przeponów. Czy to fluorokarbonowych, czy stalowych, czy nawet wolframowych. Problemem dla mnie kiedyś przy tych wszystkich gotowych przeponach, które kupowałem, były te zaciski, tulejki, tak zwane cybanty. I zdarzało mi się, że na przykład taka tulejka była zacięta zbyt mocno w jakimś zaczepie czy przy holu ryb, często to pękało w tym miejscu, albo była za delikatnie zaciśnięta, mimo że wyglądała wizualnie ok, i przy zaczepie mocnym czy przy holu dużej ryby po prostu ta linka z tego cybata się wyparsknęła. Więc ja od dłuższego czasu używam specjalny węzeł, na tyle uniwersalny, że można z nim wiązać i żyłkę, i cienką, i grubą, i bardzo grubą, i stalkę, i nawet przypony tytanowe, co wielu może się zdziwić. Węzeł jest bardzo uniwersalny, pewny, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby na tym węźle kiedykolwiek nastąpiło uszkodzenie typu pęknięcie, albo rozerwanie, albo urwanie, jeżeli w ogóle jakikolwiek miałem zaczep i zrywałem na siebie, to zawsze w połowie przyponu było pęknięcie, natomiast nigdy nie węźle. Węzeł jest na tyle ciekawy i prosty, że pokażę wam, w jaki sposób go można zrobić. To jest fluorokarbon, tu akurat mam gruby 80 LB. Wiadomo, że szczupak potrafi poniżej 0,7 przegryźć taki fluorokarbon, powyżej 0,7, czyli 0,8 i wyżej. W zasadzie to się nie zdarza. Jak, w jaki sposób go zawiązać? Potrzebne mamy tak, oczywiście porządne krętliki z zagrawkami, sam krętlik i ten taki dziwny przyrząd, który ma jeszcze mocniejszy zacisk. Po co to jest potrzebne? Otóż tak, cała technika polega na odpowiednim zaciąganiu. Czyli przekładamy, robimy pierwszy węzełek i trzymając w ten sposób robimy ósemkę do siebie. Nie od siebie, tylko do siebie. Jak zrobimy do siebie, przekładamy tutaj i zaciągamy, delikatnie zaciągamy. I teraz, żeby to się dobrze ułożyło, zaciskamy tymi szczypczykami mocno, żeby się to nie wyparsknęło. Lewą ręką w ogóle nie ciągniemy. Ciągniemy tylko tą. Przytrzymując lekko agrafkę w ten sposób, to będę ciągnął w tym kierunku. Nie w tym, tylko w tym. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Ona się układa w ten sposób i ona jest
już w tym momencie zaciągnięta. Zaciąga się prosto, jak widzicie, idealnie wychodzi. Wystarczy teraz tylko wziąć ten element tutaj, który jest, obciąć jakieś mniej więcej 3 mm, żeby nie wystawał. Już mam jedną część skończoną. I taki długi, jaki potrzebujemy, ten przypon. Odcinamy następny kawałek. I to samo robimy z drugiej strony. Czyli bierzemy krętlik. Tak. Typowe jedno przełożenie. Do siebie robimy ósemkę. Tak to wygląda. I od spodu przekładamy tą końcówkę. Trzymając tutaj, zaciągam tylko lewą ręką. Tak. I potem, żeby węzeł już był dobrze zaciągnięty, zaciskam szczypczyki, chwytam tutaj i proszę zwrócić uwagę, tą prawą ręką będę tylko do siebie ciągnął. O, w ten sposób. I to nam daje, że mamy idealnie prosto ten przypon zawiązany. Ktoś powie, no tak, ale z żyłką czy z fluorocarbonem jest to proste, natomiast ze stalką jest gorzej, bo to się nie uda. No to przygotowałem też taki drugi zestaw. Tu mam agraweczkę. To będzie przypon delikatniejszy. Mam zasadę, że na agrawkach i krętlikach, to są drobiazgi, nie oszczędzam. Staram się kupować bardzo dobrej jakości, dlatego że zasada jest następująca. Zestaw mamy na tyle wytrzymały, ile wytrzymuje najsłabszy element. Dzięki temu nie mam tego rozczarowania, bo często się zdarza, że ludzie mają świetne kowrotki, świetne wędki, są świetnie ubrani, ale właśnie te drobiazgi typu agrawka, krętlik czy jakiś przypon są niesprawdzonej jakości i w tym momencie przy dużej rybie ten element zawodzi. Tu wam pokażę stalkę. To jest stalka miękka, siedmiosplotowa. Ona jest na tyle miękka i wytrzymała już ma 9 kg, że spokojnie przy wędce okoniowej, takiej do 15 gram, gdzie wędka super amortyzuje, to wytrzymuje spokojnie ryby nawet do 1 metra długości. Żeby uciąć taką linkę, żeby ona się nie rozdwajała, tak widzicie tutaj, bo to jest problem, takie rozdwajanie, to nożyczki, które używamy, są różne, różnych firm, muszą mieć takie ząbki w tym miejscu. I odcinamy ten kawałek, który jest nam po prostu niepotrzebny. I wtedy jest to równo ucięte, a się nie rozdwaja. I w podobny sposób, jak pokazywałem na fluorokarbonie, przekładamy raz, robię pierwszy węzełek i następnie pod spodem ósemkę przeciągam. Zaciągam delikatnie, tak to wygląda, zaciągam delikatnie prawą ręką do siebie, lewą w ogóle nie ruszam. Po czym, mając te szczypczyki, przytrzymuję. Zaciskam. Im cieńszy, tym bardziej jest zaciśnięty, żeby się nie wyparsnął. I w podobnej sytuacji delikatnie, ponieważ to ma tylko 9 kg wytrzymałości, delikatnie w tym kierunku zaciskam. Robię tak kilka razy. Biorę następnie, zwalniam ten zacisk. On jest bardzo mocny. Jest końcówka. Nie możemy uciąć za krótko. Musi być to 2-3 mm. I ponieważ utniemy w ten sposób, to proszę zwrócić uwagę, jest idealnie prosto. Nie ma żadnych zawirowań, żadnych S-ów, żadnych połamań. I proszę mi wierzyć, ten węzeł nie ma prawa się już w tym momencie poluźnić, rozwiązać. Ucinam oczywiście końcówkę, tak jak wspominałem, w granicach 2,5 do 3 mm. Nie dłużej, nie krócej. Zaciągam i proszę zwrócić uwagę, jest idealnie prosty przypon. Nie ma, mamy żadnych cybantów, nie mamy miejsca, gdzie się ewentualnie zahaczają różne roślinki czy drobiny w momencie, kiedy wędkujemy, bo jeżeli w ten sposób układamy, ułożony jest końcówka w tę stronę, w związku z tym jak ciągniemy przynętę, to tu się nic nie zahacza. I to jest pewne, mało widoczne dla ryby, dające gwarancję, że będziemy mieli prostą linkę. Polecam wam ten węzeł, stosuję go od lat. Jesteście pierwsi, którym ten węzeł pokazuję. To była moja słodka tajemnica, ale uważam, że do grobu tych tajemnic nie zabiorę i namawiam was, żebyście sami w ten sposób poprawili sobie przypon. Dzień trzeci naszej przygody na tych niewielkich jeziorkach. W końcu fajna pogoda, w końcu troszkę wieje, mgła, pochmurno, prawie
prawie deszczowo, także mam nadzieję, że dzisiaj ruszą się te trochę większe ryby. Na razie nie mieliśmy za wiele przyjemności z holi tych największych szczupaków. Piękne okonie już się trafiały, ale podobno pływają tutaj jeszcze większe, także dzisiaj liczymy bardzo mocno na tą czwórkę z przodu przy okoniu i może 8, może 9 z przodu przy szczupakach. Także trzymajcie kciuki, a my lecimy na pierwsze miejscówki. Okoń? Wygodny. Pierwsza ryba zawodów. Chyba już zwijam, biorę podbierak. Piękny. Tak jest. Ojej. Ale kolorki. Brawo, Robert. Brawo. Piękna ryba. Pierwsza ryba dzisiejszego dnia. Obrotówka, regater. Mój prototyp, jak widać, okonie lubią takie przynęty. O, piękny. Delikatnie zahaczony. Wypuszczamy go spokojnie. Całą pewnością, jak to myśmy robili? Jak sobie wymarzysz. Ryba, okoń. Ale ładnie. Myślę, że to jest duży okoń. Chociaż teraz tak przestał wchodzić. Nie, no musi być okoń. Musi być okoń. Podniecenie jest niezdrowo. Ależ pięknie chodzi. Ależ chodzi. Tak jest. Ależ okoń. To jest skarpieha. Jest garbusek. Stracił obiad niestety. Jeden, drugi i to są małe konie. Małe konie. Tak. O, korpus. No, tak jak wspominałem rano, marzyła się czwórka z przodu przy okoniu i jest nie tylko długi, ale piękny, gruby garbus. Wypluł dwa średniej wielkości okonki, także na pełnym żerowaniu. Myślę, że tutaj w brzuchu ma jeszcze nie jednego. Piękna ryba, wspaniale pochodził. Dziękuję raz jeszcze za podebranie. Jest piękny polski okoń z czwórką z przodu. Może troszkę lepszy, a może tylko udaje. Nie, taki sam, ten sam. Ja trochę chyba większy. Odbierak? No. O, ten już ten, zobaczył. Czy mnie ochlapał całego i poszedł. Coś siedzi ładnego. Już mieliśmy odpływać, a tu proszę. O, będzie lepszy. Jest! No, najładniejszy dzisiaj, zdecydowanie. Ale fantastycznie wziął. I to tak jest, jak człowiek chce odjeżdżać, to się okazuje, że wtedy jest branie. Któryś raz już tak mamy. Ostatni rzut i bam! Polski szczupaczek. Zastanawiacie się pewno, gdzie łowimy? Otóż jesteśmy na gościnnych wodach województwa wielkopolskiego, konkretnie koło Międzychodu. Jest to
Jak wejdziecie sobie na stronę internetową, nazywa się to Muchocin. Wystarczy wpisać na ryby. Mają fajne jeziora. Gorzyńskie, Gorzyckie i parę jeszcze innych ciekawych. Polecamy te miejsca, bo wody są dobrze zagospodarowane, są fajne ryby i wydaje mi się, że sądząc po tym, co widzieliście na filmie, warto tutaj w te miejsca przyjechać. No, piękne. Nie dość, że duże ryby, sporo jest tego szczupaka i okonia, to jeszcze tak wyglądają, no takie kolory. Coś pięknego. Poproszę... O, udało się. Świetnie. Gratulacje. No. Duża blacha. Wielki szczupak. O, też miałem branie akurat. Był podwójny hol, ale niestety. Szczupak raczej. Tak. Chociaż? Nie, chyba... Ojej! Żeby nie przetarł. Nie, spokojnie. Nie chce mi się wierzyć, że okoń, ale... Nie, mi się wydawało, że... Że szczupak? Tak. No nie, no chodzi tak, że... Nie tylko żyłki. Od nołodzi. Szczupak, dobra. Ale? Troszkę lepszy. Krępy takie. Coś bez tego? Tak. Dzięki. Bardzo ładnie. Super. Mały, tłusty szczupaczek. No, rzeczywiście, brzuszek ma wypchany. Coś tam trzyma. Oj. I tak jak skończyłem pierwszy odcinek, tak muszę niestety skończyć drugi. Tak jak wam wspominałem, mój mikrofon niestety przestał działać. Nie wiem, co się wydarzyło. W pewnych sytuacjach działał bez problemu, w innych sytuacjach tego dźwięku nie nagrywał. Dlaczego tak wyszło? Naprawdę nie wiem. Być może przez to, że już używałem go 2 lata, być może przez to, że został gdzieś tam zalany czy stuknięty. Na szczęście, w nieszczęściu, tylko w nielicznych sytuacjach tego dźwięku nie było. W najważniejszych momentach, czyli kiedy Robert opowiadał o swoich węzłach, kiedy opowiadał i pokazywał wam, jak robić obrotówki, wtedy wszystko działało bez problemu. Przy największych rybach to również działało bez problemu. W zasadzie tylko te zakończenia muszę teraz dogrywać w biurze. Tak czy inaczej, przypomnę raz jeszcze, wspaniały wyjazd, niesamowita atmosfera. Robert, wspaniały człowiek i dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem z nim wędkować. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy wędkowaliśmy wspólnie. Mam nadzieję, że jeszcze coś uda nam się nagrać. Czy na tej samej wodzie? Nie musi tak być, gdziekolwiek z takimi ludźmi będzie mega fajnie. Obrotówki, które widzieliście na pierwszym filmie i na tym dzisiejszym, będą dostępne za jakiś czas w pewnym miejscu. Wiem, że to brzmi bardzo tajemniczo, ale na razie wam nie mogę za wiele zdradzić. Obiecuję wam, że jak te obrotówki będą dostępne, będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiedzą. Teraz dzięki wielkie Robercie, dzięki wielkie Polsping, dzięki wielkie wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.